14 lidów, które algorytm stwierdził, że na podstawie moich klientów z najwyższą marżą z KRS-u wygenerował mi podobne firmy, a ja zawęziłem to, że chcę województwo pomorskie. Mamy adres, mamy stronę www, mamy maile, mamy telefony. I teraz to można zaimportować do CRM-u, przyporządkować do konkretnego handlowca i rozpocząć piękny proces prospectingu. Kanał ten napędza linia wdrożeń narzędzi IT w Sellwise, której zadaniem jest wybrać i wdrożyć odpowiednie narzędzia dla Twojej firmy. Cześć, witam Cię serdecznie w programie Wise Tools, w którym prezentuję narzędzia usprawniające pracę. Dzisiaj zajmiemy się prospectingiem. Na tym kanale był już Woodpecker, był Find That Lead, było też ostatnio Apollo, a dzisiaj będzie aplikacja, która zajmuje się tylko początkowym wycinkiem, czyli pozwala Ci wyszukać kontakty do prospectingu. Natomiast nie jest to takie jak w każdym innym narzędziu. Otóż BizSpace, bo o nim mowa, pozwala Ci zaimportować Twoje firmy i to wystarczą same NIP-y. Mogą być to dowolne zbiory. Twoi klienci, niedoszli klienci, klienci handlowca 1, klienci, którzy zostawiają największą marżę, jaki tylko sobie zestaw tu zbudujesz. Następnie segmentujecie ich, z jakich województw, jakie to są firmy, z jakich branż, jaka wielkość, nawet CEO, czy jest mężczyzną, czy kobietą i w jakim jest wieku. To wszystko pobiera z KRS-u i z rejestru IO i na tej podstawie możesz wygenerować podobnych klientów. Klikasz magiczny guzik, generuj leady i generuje Ci podobnych klientów, bądź w sąsiedztwie, bądź powiązanych z danymi klientami, bo mamy rejestr IO. Więc można na przykład na danym województwie wygenerować klientów podobnych według konkretnej branży, posegregować ich w konkretną bazę, zaimportować do systemu CRM i rozpocząć działania. Jeżeli Cię to zaciekawiło i masz w tym momencie do uszczelnienia proces prospectingu w swojej firmie, to zapraszam Cię na część merytoryczną, bo tam od A do Z przetestujemy BizSpace. Do zobaczenia. No i witam w części merytorycznej. Tutaj teraz na Twoim ekranie wyświetla się właśnie strona internetowa BizSpace. Jest na niej trochę danych, natomiast uwaga, niestety nie ma jeszcze pricingu oraz nie ma możliwości uruchomienia wersji testowej. Natomiast z racji tego, że zostajemy też partnerem BizSpace i niektórzy nasi klienci korzystają już z tej aplikacji do uszczelnienia swojego prospectingu, to uzgodniliśmy z producentem, że na hasło Wise Tools będziecie mieli nie 14, a 30 dni na przetestowanie tego narzędzia. Jeżeli będziesz mieć dodatkowe pytania, chcesz, żeby pomóc Ci wdrożyć to narzędzie w uszczelnienie Twojego prospectingu, to pod tym filmem jest link do bezpłatnej konsultacji. Wtedy ktoś z mojego zespołu bardzo chętnie Ci o tej aplikacji opowie więcej i powie, jak dobrze ją wdrożyć w Twoim zespole. A teraz przechodźmy do narzędzia. Przeglądając statystyki mojego kanału zauważyłem, że zdecydowana większość oglądających nie subskrybuje. Dlatego korzystając z tej przerwy w materiale, kliknij teraz pod tym filmem od razu suba i łapkę w górę, żeby żaden następny materiał Cię nie ominął. Będzie mi naprawdę bardzo miło, a dodatkowo pomoże mi to w rozwoju kanału. Na ekranie widać już teraz aplikację BizSpace. Tak to wygląda. Na pierwszy rzut oka, przyznam szczerze, że jak ją pierwszy raz odpaliłem, to miałem takie poczucie, o, ciekawie. Na pierwszy rzut oka zyskuje i przy bliższym poznaniu osobiście mogę powiedzieć, że jeszcze bardziej. Dlaczego? Dlatego, że proszę bardzo, tu robię importuj klientów i wystarczą NIP-y lub regony. Zakładam sobie folder, do którego chcę importować. Tu mam, zobaczcie, klienci handlowca pierwszego, handlowca drugiego. Zobaczcie, jak oni się układają. Klienci produktu pierwszego, klient produktu drugiego, klient z wysoką marżą. Bardzo fajnie, więc zakładamy foldery, importujemy klientów i proszę bardzo, mamy dane. Oczywiście system ma jedną wadę, która de facto nie jest jego wadą, wynika to raczej z prawa i z RODO. Przetwarzamy dane wyłącznie z KRS. Z JDG, czyli jednoosobowych działalności gospodarczych, tych danych praktycznie tu nie mamy niestety, ale JDG też nie raportują
finansowo, nie raportują przychodów ani kosztów, więc tu mamy tylko i wyłącznie lokalizację i branżę. Jeżeli chodzi o spółki, no to tych danych tu jest zdecydowanie więcej. Więc tu już mamy pierwszy podział. Jeżeli Twoimi klientami są głównie działalności gospodarcze, na nic Ci się to narzędzie w zasadzie nie przyda. Jeżeli Twoimi klientami są spółki, oglądaj dalej. Proszę bardzo, mamy tutaj wszystkich klientów, branżę, lokalizację, wielkość, mikro, małe, duże, średnie, przychody i w podziale na procenty. Mogę tu oczywiście kliknąć i wyświetlać tylko te o przychodach 10-25 miliona. Proszę bardzo, nie ma problemu. A jak do tego teraz wrócić, żeby wszystkie? Aha, jeszcze raz kliknąć. Słowa kluczowe, które najczęściej tutaj wychodziły. CEO i płeć. Mężczyźni 85%, kobiety dużo mniej. I wiekowo, jak się układają nasi CEO. I oczywiście, ja mogę sobie kliknąć, zobaczcie, województwo mazowieckie, proszę bardzo. I mam klientów, jak mi się układają klienci w województwie mazowieckim. Mogę też to odznaczyć i na przykład kliknąć Wielkopolskę. Proszę bardzo, w Wielkopolskim to są głównie te dwie branże. O takich przychodach widzimy, że to jest udział dużych, średnich 70%. Widzimy, jak się składają CEO i jak wiekowo. Mogę również kliknąć przetwórstwo przemysłowe i województwo wielkopolskie, więc możliwości jest ogrom. I teraz usuńmy to województwo wielkopolskie, usuńmy to i zobaczcie. Lokalizacja, idźmy głębiej. Proszę bardzo, mapa, a może lista i na przykład tylko i wyłącznie firmy z Gliwic. Proszę, mamy firmy z Gliwic. Idźmy jeszcze dalej. Usuńmy w ogóle nam lokalizację. I pójdźmy w branżę. Proszę bardzo, branżę. Na przykład budownictwo, wykonywanie instalacji. Proszę, mamy wykonywanie instalacji i tylko tutaj z Pomorskiego. Więc mamy tutaj naprawdę wiele możliwości i tylko w Pomorskim są. Usuwamy filtr, proszę bardzo. Więc możliwości jest bardzo dużo, więcej jak 100 milionów. Nie ma problemu, więcej jak 100 milionów. Natomiast to nie jest nic odkrywczego, bo robimy to właśnie na Twojej bazie. Ale w wielu firmach tych danych nie mamy. A one są podstawą, żeby się poszli dalej. I teraz idziemy dalej w takim razie. Proszę bardzo, generuj leady. Tadam. Na podstawie naszych firm, ich profilu, ich w razie czego jak trzeba skłonności do zakupów, która jest wynikiem badania, wynikiem tego, że algorytm po prostu ściąga informacje, które branże według konkretnych informacji mają największą skłonność do zakupu i wtedy tak tą bazę układa, proszę bardzo. Osobiście brakuje mi tu tylko informacji o tym w systemie, żebym ja wiedział, co to jest ta skłonność do zakupu. Natomiast mamy tutaj, bez skłonności do zakupu nawet, zobaczcie ile leadów, 6559. Więc teraz możemy to trochę zawęzić. Hotelarstwo i gastronomia. A lokalizacja weźmy Pomorskie. No i proszę bardzo, mamy 956 potencjał i tak to wygląda. Ja pójdę teraz jeszcze w inną stronę. Wracamy do klienci i teraz jak ja sobie wygeneruję taką firmę, z racji tego, żeby nie przetwarzać tutaj danych, co do których nie mam stuprocentowej pewności i nie robić Wam blerowania tak zwanego, czyli nie wyszarzania tego, to zróbmy to na przykładzie naszej grupy. Proszę bardzo, Sellwise Szymon Negacz. Odpalam taką firmę i co mi się wyświetla? Wyświetlają mi się wszystkie podstawowe dane tej firmie, wyświetla mi się mapa, wyświetla mi się za 2022 w tym przypadku rok, bo za 23 jeszcze nie ma sprawozdania, przychody, koszty, zysk. Dane kontaktowe. Proszę bardzo, szukaj w Google. Tadam, jest Sellwise. A my wracamy jeszcze tutaj. Więc szukaj w Google. Jest powiązania i sąsiedztwo. I tu jest tak, generowanie leadów może być na podstawie też powiązania z daną firmą i na podstawie sąsiedztwa. No to idziemy w powiązania.
No i proszę bardzo, wyświetliłem, kliknąłem powiązania HireWise i nam się pokazało. I tu mamy SaleWise, twój klient, wybrany lead HireWise. Widzimy tutaj pełne powiązania. Tu widzimy, kto jest wspólnikiem. Możemy kliknąć, widzicie, wspólnik, członek organów reprezentacji. Możemy kliknąć Let's Automate i u góry nam się wyświetla. Zobaczcie, co to jest za spółka. Nawet można ją odszukać na LinkedInie. Wyświetlają nam się od razu osoby w tej spółce. Więc piękna sprawa. Bardzo ciekawe. A sąsiedztwo zobaczmy. Mamy SaleWise, idziemy w sąsiedztwo. Proszę bardzo, sąsiedztwo. Sprawdzamy potencjał 5 km. Ale idźmy, zawęźmy to. Kilometr od siedziby SaleWise. Jakie są firmy? Proszę bardzo, to są firmy, które są kilometr od naszej siedziby. Pięknie, pięknie. Na przykład weźmy sobie w takim razie, zawęźmy branżę. Tylko znaczące udziały. Proszę. O, jest. Proszę bardzo, jest spółka, która jest w promieniu 1 km z danej branży. Możemy sobie na przykład usuńmy tę branżę, jak to usunąć na podstawie profilu, pach. I teraz weźmy sobie mikro. Są jak najbardziej mikro. A możemy zrobić też więcej, na przykład 32 km. I teraz wyobraźmy sobie, że na podstawie naszych klientów, na przykład takich klientów z wysoką marżą, ja sobie kliknę generuj leady, wyskakuje mi, proszę bardzo, taki oto 122 lidy, ale idźmy dalej. Lokalizacja. Wiemy, że najwięcej jest w Mazowieckim, ale ja bym chciał pomorskie. 14 lidów, które algorytm stwierdził, że na podstawie moich klientów z najwyższą marżą z KRS-u wygenerował mi podobne firmy, a ja zawęziłem to, że chcę województwo pomorskie. Proszę bardzo, mam firmy z województwa pomorskiego. I teraz zobaczmy na przykład tą firmę. Ja wiem, dane tu są celowo wyblerowane, po prostu jest firma. Jej powiązania również, tu akurat celowo jest bler, natomiast widzę powiązania. I teraz idźmy dalej. Ja mogę jeszcze ustawić, że chcę widzieć tylko firmy ze stroną www, z adresem e-mail, wow, z numerem telefonu. To nie są dane ściągane z nie wiadomo skąd, to jest tylko KRS i rejestr IO. Ustaw, proszę bardzo, 6 firm na Pomorzu, wygenerowanych w formule look-like, czyli generowania lidów podobnych do tych, którzy mi dostarczają najwyższą marżę, tylko w województwie pomorskim, z stroną www, adresem e-mail, numerem telefonu. Proszę bardzo, 6 takich firm. Co ja mogę z tym zrobić? Nie ma jeszcze niestety integracji z CRM-em. To jest na pewno druga wada w tym momencie. W zasadzie można powiedzieć, że druga, bo ta, że nie ma tu działalności gospodarczych, to nie jest de facto niestety wada, niestety, to nie jest de facto wada aplikacji. Eksportuj do Excela. No i mamy Excela. Celowo tu jest pokazana tylko forma prawna, nazwa, dane są wyszerzone. Ale uwaga, mamy tutaj CEO, mamy dane rejestracji, mamy adres, mamy stronę www, mamy maile, mamy telefony. Wow! I teraz to można zaimportować do CRM-u, przyporządkować do konkretnego handlowca i rozpocząć piękny proces prospectingu. Więc wyobraź sobie, że na podstawie tej aplikacji możesz zaimportować swoje konkretne firmy wyciągnięte z twojego CRM-a, czy to zbiór wszystkich, czy to handlowca jednego, drugiego, trzeciego, czy to tacy kluczowi klienci, czy klienci, którzy największą marżę zostawiają, czy konkretna branża i to na tej podstawie z KRS-u z użyciem rejestru IO też wygenerować podobne firmy, które potem mogą ci pomóc uszczelnić twoje działania prospektingowe na danym obszarze. Dobra, idźmy w sąsiedztwo. Sąsiedztwo, jak wygenerować sąsiedztwo? Na przykład klienci produkt 2. Proszę bardzo, lecimy.
Weźmy 20 km, niech generuje firmy, które są w sąsiedztwie 20 km od naszych klientów, którzy kupili u nas produkt 2. Dokładnie tak. I teraz zobaczcie. 293 firmy. Proszę bardzo, meble 5 km od klientów takich, którzy są na liście. Zobaczmy. Drewmix, Albert, proszę bardzo, żebyśmy sprawdzili produkt drugi. Tu skopiujemy tą nazwę Drewmix Albert. Jest, proszę bardzo, Drewmix Albert. Jest firma. Sąsiedztwo tej firmy 20 km. Zaraz zobaczymy. Aż jestem ciekaw, czy się to w ten sposób wyświetliło. Czyli jaka firma? Meble Laski Kaczorowska. Drewmix Albert, sąsiedztwo 20 km. Czy ja tu jestem w stanie wyszukać? No jest, Meble Laski. Dokładnie tak. Proszę bardzo. Dokładnie tak. Tu za dużo mam tych okien pootwieranych. Ha, pięknie. Czyli działa, wyszukuje prawidłowo. Jest ok. Czyli mamy sąsiedztwo, mamy powiązania, mamy lidy. Dokładnie tak to działa. Czyli podsumowując, w tej aplikacji masz możliwość dodania swoich klientów, posegmentowania, ułożenia w konkretne zbiory. Na tej podstawie możesz w ogóle podejmować szereg decyzji, że w danym województwie na przykład jest nas za mało, a klienci są. W danym województwie musimy zadziałać dużo lepiej, w dużo bardziej zorganizowany sposób i na przykład ze zdwojoną siłą, bo tam nas nie ma, a potencjał jest duży. Dalej, na tej podstawie generujesz klientów podobnych, takich samych, większych, mniejszych, bo tu masz, zobacz, po lewej stronie masz cały zestaw, lokalizacja, wielkość, przychody, słowa kluczowe, data powstania, CEO, no masz ogrom możliwości, co można z tym zrobić. Możesz iść po powiązaniach, na przykład handlujesz ze spółką XYZ właściciela Marka Nowaka, a Marek Nowak ma jeszcze 5 innych spółek. Można iść po sąsiedztwie, jeździsz do konkretnych fabryk w województwie mazowieckim, sprawdź, jakie firmy o podobnym profilu są w promieniu 20 km od tych fabryk. Jakie firmy są w promieniu 20 km od firm, na których najwięcej zarabiasz. Dla mnie ta aplikacja odpowiednio użyta to może być absolutny hit Twojego prospektingu. Dodatkowo klikasz eksport, importujesz to do systemu CRM i zaczynasz działania. Czego mi dzisiaj brakuje? Brakuje mi cennika na stronie, brakuje mi możliwości samodzielnego odpalenia wersji testowej, brakuje mi integracji z systemem CRM i brakuje mi opisów niektórych działań, tak jak na przykład skłonność do zakupu. Jakie ma zalety to narzędzie? Numer jeden, absolutny numer jeden, to to, że mam możliwość zaimportowania moich klientów po NIP-ie albo REGON-ie tylko i na tej podstawie ta apka mi generuje podobnych. Żadnej narzędzie tego nie daje, dlatego nagrywam dzisiaj to narzędzie i je recenzuję. Dwa, daje możliwość bardzo dobrego wyszukiwania. Trzy, daje możliwość segmentowania po branżach, po CEO, po lokalizacji, po wielkości, po przychodach. Cztery, pokazuje powiązania. Pięć, pokazuje sąsiedztwo, więc tu naprawdę można rzetelnie uszczelnić prospecting w Twojej firmie. Jeżeli chcesz skorzystać, to zgłoś się do BeSpace i powiedz, że na kod, że oglądałeś na WiseTools, podaj kod WiseTools, będziesz mieć nie 14, a 30 dni testów. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, jak to logicznie dodać do swoich procesów i wycisnąć maksimum z tego narzędzia, pod tym filmem jest link do bezpłatnej konsultacji. Wtedy albo ja, albo ktoś z mojego zespołu bardzo chętnie Ci w tym pomożemy. Dzisiaj z mojej strony to wszystko. Bardzo dziękuję. Zachęcam do dyskusji w komentarzach i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!